Budowa jest realizowana w systemie paneli ITONG SWE. Jesteśmy na budowie domu jednorodzinnego o powierzchni w parterze 126 m plus dwustanowiskowy garaż 36 m. W przypadku tej realizacji ściana nośna będzie dwuwarstwowa. Jest to ściana wykonana w technologii panel SWE i Tonga plus dodatkowo 18 cm izolacji cieplnej. Ten dom akurat jest budowany w systemie gospodarczym. Można powiedzieć, że osoby, które mają jakiekolwiek podstawy montażowe, mogą taki dom po prostu zmontować. Ta budowa panelu ITONG została zrealizowana, ponieważ chodzi o czas realizacji, oszczędności czasu, jednocześnie małej liczbie osób zaangażowanych w trakcie tej budowy. Panel SWE został dlatego wybrany, ponieważ nie dysponuję dużą ilością czasu wolnego do realizacji takiej budowy. Panele na parterze zostały zamontowane w ciągu niespełna 10 godzin, a ściany kolankowe i szczytowe to było około 6 godzin, także wszystkie ściany nośne na tym budynku zostały zamontowane, powiedzmy, w 2 dni robocze. Technologię panelu SWS znalazłem na stronie internetowej Xeli i zainteresowała mnie ze względu na krótki okres realizacji takiego przedsięwzięcia. Wszystkie inne technologie, jakie były rozważane, to były też pod kątem krótkiego okresu realizacji, lecz każda inna technologia akurat w przypadku realizacji tego budynku stwarzała więcej problemów. W tym projekcie akurat miał być też zastosowany strop z ITONGA, lecz ze względów na złożoność konstrukcji żelbetowej w przypadku tego stropu po prostu wykluczyło tą akurat możliwość. Lecz z doświadczenia, jakie teraz, powiedzmy, tutaj mamy przy realizacji tego budynku, jednak można by było ten system zastosować, zmieniając po prostu umiejscowienie tylko jednej belki żelbetowej. Jeżeli chodzi o takie końcowe wrażenia z montażu panelu SWE, to są oczywiście one pozytywne i też pozytywne są wrażenia, jeżeli chodzi o montaż z pomocą instruktorów. Pomagali nam instruktorzy ITONGA. Pozdrowienia dla pana Piotra i pana Norberta. Uzyskaliśmy duże wsparcie właśnie ze strony ITONGA, aby ta realizacja była możliwa.